zapytamy, skąd się piesek wziął u pani? No to jest Mika, ma 3,5 roku. Bardzo polecam. Także jeszcze jedna rundka i prosimy. W każdym razie ja polecam zapisać zwierzaka na szkolenie. Zobaczcie, to nie jest takie łatwe w takim tłumie pokazać cokolwiek, co się umie. Pani musiała płacić? To czuje, ale pozwolimy jej szybko odejść. To jest Mika, ma 6 lat, została wzięta ze swojej stali goszczy. Na co dzień to wulkan leci. Była szczeniakiem. Boją bardzo. Nie, bo mi się bardzo trudne dołożenia. No i Bela jest ze mną, tak, bardzo spokojna. No masz. Czy łapką, czy noskiem, czy uchem, nie wiadomo, czy weczkiem. A skąd się wzięła Pusia? Pusiulka ze schroniska jest. Wiemy bardzo. Obie dostaną upominki, tak? Mam ma 9 miesięcy. Pochodzi z gospodarstwa. Puchę znalazłam na stronie adopciaki.pl i system dobrał ją do mnie jako idealnego psa. Znaczy Megara, bo ona się przygotowuje. A skąd takie imię Megara? To siostrzeńcy wymyślili. Wstrzymałam oddech. Zobaczcie, w jakim rozproszeniu. Oczywiście, no, śpi osobno, jak tylko rano wstał, od razu się bawię, no. Fajna historia, dobrze się skończyła. A ci, co ją wrzucili do tego ogródka, to... O Jezu, od razu, zobaczcie. I bez krzyków, bez polecenia, bez... Mogę się. Tak, gdzie masz ten stres nie jest taki duży, bo podeszła do mnie i się nie bała. Naprawdę jest super piesek, mój wymysł, ale pracując 28 lat w schronisku, tak, zauważyłam, że wszystkie psy, które mają taką strzałkę jasną na głowie, no są super bystre. Ja teraz powiedziałam z alergii psa. Jak miałam 2 miesiące, nie jest już za mi właściwie. Taki dobry piesek, że chciał od razu 2 łapy. Ja polecam wszystkim szkolenia psów. Jana jest Waldą. No tak, potrzebne to nam było, żeby się to przeczytać, bo sądzę, że tak. Lunia do nas trafiła z Torunia, sprzedawana jako JOR. Dzień dobry. No więc piesek się nazywa Frubo, ma 5 lat. W sumie przyszedł na świat idealnie w dzień dziecka. Dziecko i twierdzili, że ma alergię. Nam wydaje się, że nie dlatego, bo pies był nadpobudliwy, miał spory problem behawioralny, wyrzucony na wakacje, był niechciany i w zasadzie go przygarnęliśmy. Bruno jest bardzo kochany, jest pojętny, jeśli chodzi o sztuczki, możemy coś zaprezentować oczywiście. Mieli suczkę, nie wiem czy to był przypadek, czy specjalnie. Matką był owczarek niemiecki, a ojcem Nowofunland. Na budowie, tak nam powiedzieli w schronisku, a później w dziecku 10 miesięcy złamał łapę. Ale nie zamieniam go na żadnego innego. Prosimy o rundkę, a ja w międzyczasie Państwu powiem. Każdy innego koloru. Około 6 tygodni, więc był bardzo malutki, bardzo zarobaczony. Tak naprawdę jak pojechaliśmy z nim do weterynarza, to nie wiadomo było, czy on w ogóle przeżyje. To 2 lata temu wzięte ze schroniska w Augustowie, gdzie był... Kiedy wzięliśmy go stamtąd, był bardzo lękliwy, nieufny i dalej jest w sumie dość lękliwy i przestraszony, ale w porównaniu z tym, co było, jak go wzięliśmy, to zupełnie inny pies. Też mu się poszczęściło, bo nie każdy by leczył psa, który ma tak bardzo skomplikowane schorzenie jak... Bary jest w fundacji. Miał być u mnie na dom tymczasowy, no ale jednak został już na dłużej. Barego sierść wymaga czesania przynajmniej raz w tygodniu. Syn, który jest dosyć dużą gadułą, za nie mówił, także szkoda, że nie nagrałam. Jak wracał mąż do domu, to sąsiadka powiedziała, że chyba macie Państwo psa od 3 dni. Na co mąż stwierdził, że no, wychodzimy o 6:30 do pracy i psa nie było. Którego zgadniamy z ulicy, udało jej się również wychować w swoim życiu zajączka.
temu z towarzystwa, nie, to schronisko Przyjazna Buda, nutka była porzucona, pogryziona, zraniona przez człowieka ze śladami poparzenia. Zdawała zasobów, była agresywna czasami wobec innych osób. W tej chwili już nie mieszka w szafie, nie mieszka pod łóżkiem, mieszka na łóżku. Kola ma 10 lat, ze mną jest 7 lat. Wzięliśmy ją ze schroniska. No mówię, bardzo grzecznie, bo od samego początku jak ją wzięliśmy, tak? Właśnie dziękujemy tutaj pani, że nie pozwoliła pani pojedynczo zabrać tylko obydwie. Bo naprawdę super psiaki, uwielbiają podróże. Teraz ma 10 lat, nie wygląda jeszcze na tyle. Proszę powiedzieć coś o niej. Frytkę adoptowałam w 2015 roku. Jest bardzo towarzyska, uwielbia jeździć samochodem. Frycia ma swojego szczurka. Miała być na tydzień, ale się spodobała i została. Znaczy można powiedzieć, że to jej się spodobało i jak... Jest najważniejszy. Wiem, został z... zmiotu, ma 8 lat i w tym miesiącu obchodzi urodziny. I pokochał bieganie. Startuje teraz w zawodach biegowych. Bardzo, bardzo lubi bieg. 8 do 10 lat trudno określić precyzyjnie. Bardzo piękny, duży pies. A w jakim mieszkaniu mieszka? O, w końcu, tylko na noc. Lucek teraz jest psem typowo kanapowym. Ciężko, żeby sam gdzieś nawet wyszedł na ogród, więc no, odpoczywa, ma emeryturkę. Naprawdę jest to super adopcja. Proszę o oklaski, to moja prośba. Będzie stał na pewno na telewizor, o nie, bo teraz są chude telewizory. Dlatego jeszcze jest maskotka, ale nie dla psa, to jest dla pani, Tessa i dyrektora. Plus nagroda w postaci, to jest dla seniorów, to jest dla seniorów. Dla mis jest mata, prawda? Moje gratulacje. Zostały psy uhonorowane. Przepraszam, jeżeli reszta mis się gniewa. Będzie miał puchar? Dobrze, teraz tak. Proszę bardzo, tak? I jeszcze, ale to jest maskotka nie dla psa, tylko dla ciebie. Naprawdę super pies, piękny i życzymy mu długiego, zdrowego życia. Tutaj jest uścisk prezesa i dyrektora schroniska. Tu jest posłanko dla... Tak? Moje gratulacje. Czy ktoś ma ręce do zabrania pucharu? No za te wasze nieszczęścia życiowe należy wam się, dziewczynki. Nie mam tutaj słów podziwu, jak te psy zostały wyprowadzone na prostą. Uścisk tutaj prezesa i dyrektora. Frycia otrzymuje posłanko, a moje szczere gratulacje. Najpierw puchar. Z dużą radością wręczam. Plus maskotka mopsowa. Moje gratulacje. Chociaż coś dla Lucka, proszę bardzo. Moje gratulacje. Proszę bardzo. Najpiękniejszy pies ze schroniska to i ja się muszę tu ładnie wystawić, bo pierwszego psa ze schroniska otrzymała Best in Show, najpiękniejszy pies wystawy. Każdy z tych psów miał szansę. To jest jury i to jest zabawa. Na przyszły rok będzie 27. wystawa. Bardzo dziękuję, że pani przybyła z tym pięknym psem ze schroniska. Tu jest już maskotka do przytulania, nie do pogryzienia przez psa.